SF is having a meltdown on the airways. So I take it you found Sauter. What did he say? Sauter was just a pawn. He was working for a guy called Nestor. Nestor? That's outside the lesser zone and beyond my authority. Head over to the western checkpoint. My men will let you out. Go to the chemical plant. Tell them Zhatov ordered you to talk to Colonel Korshinov. I hope he likes you. Out. Okej, opuść pomniejszą zonę poprzez punkt kontrolny. A w każdym razie chciałbym się jednak wycofać do głównej bazy. To jest niby główna baza i od razu mamy jakieś problemy na każdym kroku w postaci anomalii. Incoming a mission! Take cover, everyone! Stay outside and you'll get a lavish funeral, orchestra and all, at your own expense. Wyścig za śmiercią, znaleźć schronienie, misja jak zaakceptowana, coś tam otrzymałem, ale to już nie wiem, chyba bardziej poboczne. Nie wiem, w takim razie oddajmy jeszcze itemy, które zdobyłem przed chwilą. Mamy same dobre rzeczy, proszę bardzo, trzymaj na przykład tyle, 7000 to już jest warte, jeszcze mam z 10 karabinów, ale żaden jest, nie wiem, nie warty sprzedaży. Dlaczego? Jakieś są zniszczone, czy o co chodzi? Jaka beznadzieja. No to na nic mi są te wszystkie karabiny. Dobra, ale mam 7500 kasy przynajmniej. Jestem w miarę jeszcze ustawiony. Ile to kosztuje? AKM-74U. Czy to jest Viper? Dobra, zobaczymy tego Vipera. Jakie to jeszcze amunicje są potrzebne? 5,4539. To będzie ta. Potwierdź. I co jeszcze potrzebuję? Jakieś leczenie by się przydało. No, brakuje mi. Tak. Dobra. Thanks. See ya. Czyli mamy nową broń. W sumie jeszcze jedna kwestia. Need some help, stalker? Well, show me what you've got. Ta, czy jeszcze mogę jeden karabin sprzedać? 140 kasy. To jest nic nie warte dosłownie. O nie, coś tam zdobyłem, jeszcze nie wiem. Okej. Dobra, doładujmy jeszcze więcej na przykład bandażów. Tylko tyle masz, koleś. Jeszcze więcej ammo. Nie, nie stać mnie. Tak nie będzie. Thanks. See ya. To jestem w miarę ustawiony. Zdobyłam te karabiny, ale one są tak nic nie warte, tak beznadziejne, że w ogóle szkoda gadać. Już mi się kończy aż miejsce. Co jest? Nie mogę nawet odstawić tej broni. Dziwna sprawa, w każdym razie... nie mogę zasnąć, trwa emisja? No właśnie, nie wiem o co chodzi. Na czym polega emisja? Dobra, zapisz rozgrywkę tak na wszelki wypadek. Nie wiem, co ta emisja ma oznaczać. No jest trochę mało przyjemnie na dworzu. Młodech! Okej, ja prawie nie żyję już. No to... co ja mogę zrobić?
Jeżeli nie da się nawet spać, no to muszę po prostu czekać i tyle? No to ja nie mam co robić. Rozmawiaj. Welcome to the area, stalker. I've got a job for you, but I should warn you. It involves going to the poppy. Gdzie jest pole maków? The poppy field? What's that? One of the zone's most infamous wonders. Lots of people are drawn there. A few ever leave. As soon as you walk into the field, it saps your energy, making you weak and drowsy. That's where our farmstead used to be before the accident. I guess it's probably still there, but you'd have to be nuts to settle down in that place. Co nowego w zonie? I found my old stash a while ago. Can you believe it? I hid some stuff away 40 years ago. Way before the zone ever existed. I was a little kid, but I already had some stalker savvy about me. I wish I'd thought of stowing something useful in there. A, dobra, na razie to wszystko. That's all I wanted to know. I hope it was helpful. Attention all stalkers. Co się tam dzieje w ogóle? Dlaczego pierwszy strzelił tutaj koło budynku? Nie, ja idę spać, bo to sporo oberwałem od pogody. Zaraz, ja mam tak mało w ogóle ammo, jak to jest możliwe? Chwila, moment. Co ja zawaliłem jeszcze? Przecież kupowałem dużo ammo do tej broni. A jeżeli zmieni na kolejną? A, czyli do tego jednak wykupowałem. Nie wiem, czym to się różni. 5,45? A to? 9,19? Kurde, głupia sprawa. Inną broń jakoś doładowałem, a byłem przekonany, że odpowiednio kupuję. Nawet sprawdzałem dwukrotnie. Ajaj. No trudno. Jakoś będę musiał sobie radzić za pomocą tego karabinu słabego. Jakoś tam damy radę. Jeszcze kolejne anomalie. Miałem, postaram się rozpocząć zadanie 400 metrów dalej. Byłoby jeszcze coś interesującego w okolicy w sumie. Gdzie jestem? No zobaczmy. Jakoś w sumie niewiele widać. Gospodarstwo rolne i tyle. Czy w takich terenach mogą być jakieś zagrożenia? Nie wiem. Raczej nie widzę nic super interesującego. A jeszcze jest radioaktywność na każdym kroku. Nie jestem przygotowany na takie kwestie. Ciekawe, czy mogą być jakieś zmutowane zwierzęta. Jakieś konie albo coś w tym stylu. Więc co z tym przelewaniem? Ta broń jest tak dziadowska, w ogóle o co chodzi z tym? Nareszcie. Ja do takiej broni kupiłem ammo.
No to beznadzieja. Dobra, może skupmy się na głównym zadaniu. No to przeszedłem na poboczny teren i raczej mi się to nie poszczęściło. Tylko kilku mutantów znalazłem i tyle. Gdzie my w ogóle się udajemy teraz? Jakieś nowe tereny? Za 7 pieczęciami bez przerwy to samo zacenię. To już od dłuższej pory. Też bohater jest głodny, czy jak? Mamy jakiś wskaźnik nad swoim zdrowiem. O, teraz się już sytuacja uspokoiła. Identify yourself, stalker. My name is Skiff. Zotov sent me. Yes, he told us about you. Get across the bridge. Dobra, mamy naszą ekipę. Jakiejś wysepce. Hello. A co nowego w zonie? I thought I was gonna hang out at Sirka and keep the eggheads safe. Instead, I gotta shoot all kinds of freaks. I'm pretty used to the people, but the mutants? No way. To tyle. See you around. Jakiegoś pułkownika musimy odnaleźć. I got no time for this. Gdzie jest pułkownik? 400 metrów dalej? Trzeba na pewno? Znajduje się w jakiejś większej bazie, rzeczywiście. Nie kazano mi. Wszystko musi być na pieniądze przeliczane. Co to ma znaczyć? Ja chciałem nawiązać przyjaźń i nie mogę. Dobra, i gdzie my jesteśmy? Na jakimś parkingu? Na mapie zobaczmy, czy ta lokacja ma jakieś nazewnictwo, gdzie ja teraz idę. Zakłady chemiczne. O tędy? To jest jakaś kwestia bardziej poboczna. Nie, mogę przeszukać na szybko teren. O, proszę bardzo. Jest i ammo. Lekkości trupy mogą być w szafach. Ciekawe, czy jakiś mutant mógłby z szafy wejść. To było dosyć mało przyjemne. A to w sumie rzadko w grach wideo występują podobne kwestie. Jedyna gra, jaką pamiętam, że coś takiego było, to Resident Evil. Chyba 2. Tam było w remake'u, to się przeraziłem ostro. Jeszcze coś tam słychać, nie wiem. Dobra, chodźmy naokoło. Nic tu po nas. O, chyba że na górze. Jak tam, na dachu. Jakieś itemy, nic. O, coś jest. Trochę ammo się przyda, ale ile jeszcze leczenia, dobra. No to było warto. Czy ja mogę jakoś skręcić kostkę? No fall damage rzeczywiście się znajduje, ale... niewielki. Z takiej wysokości, nie wiem, 2-3 metrów.
You get to shoot mutants and collect artifacts without anybody pushing you around. What do you think, Stalker? Would you join the ward? You're getting ahead of yourself again, Kiryuka. The guy could be new to the zone. If you don't know about these groups, feel free to ask. Opowiedz mi o powinności. What can you tell me about duty? For soldiery types, they're all right. They sure do love shooting mutants. Stalkers get a kick out of that too, right, Kiryuka? Duty's been shooting mutants for 10 years now, and the mutants are still around, and in the same numbers too. Unlike the duty guys themselves. Now the ward, they mean business. A co z wolnością? Tell me about freedom. They used to want to give the zone's riches to the world outside. Now they run a store in Rostock. Those sellouts have turned into petty traders. Not that petty, if you ask me. Their boss, McLuha, invented coupons. And now they're the backbone of the entire zone. Freedom is in charge now. They'll only be in charge for as long as it benefits the ward. Co ze strażą? What can you tell me about the ward? As far as I'm concerned, they're nothing more than crooked cops. The ward are real pros. They set everything straight as soon as they got here. And their gear is top-notch. Then what the hell would they need you for? Hey, I'd make an awesome warden. I've almost got one of them to sign me up. What do you think, guy? Would you join the ward? Chyba nie. I'd rather work alone. See, Kiryuka? Not everyone's champing at the bit to join the ward. Good. Less competition for me. Wow. Jesus, Bugach. Back on the mainland, you wore those shoes from your graduation for 5 goddamn years, and you can spend all the time on your... Jeszcze jakie efekty dźwiękowe na każdym kroku. To jednak buduje napięcie. Coś tam jeszcze mamy? Jakichś innych żołnierzy? Bo czasami właśnie nie wiem, kto jest po naszej stronie, a kto nie. A, chyba rozumiem, bo zazwyczaj na czerwono są zaznaczeni na radarze, a tych tak nie mamy, więc będą w miarę okej. Neutralnie nastawieni prawdopodobnie. No też można mniej więcej zasad się domyślić. Dobra, w każdym razie idziemy na zakłady chemiczne, jakieś większe. Co z tego wyjdzie? Czy droga będzie taka prosta? Muszę z kimś po prostu porozmawiać i tyle. Więc mam nadzieję, że mnie wpuszczą. Put down the gun. Co, ja nic nie robię. Ja tylko z nożem podchodzę. Jak się dostać do środka? No to mamy jakąś główną ścieżkę, tak to na mapie wyglądało, ale jednak nie. Nie wiem. Inaczej? Tędy? 70 metrów, dobra, zobaczmy tam, gdzie radar pokazuje. O, mamy kolesi ze wcześniej. Halt, Stalker. This area is off limits. Szukam... Korshunova. I'm looking for Colonel Korshunov. Zotov sent me. Hold on, I'll check. Base to Korshunov, come in. Colonel, we've got a stalker here. Says he's from Zotov, but... Yes. Yes, sir. Head over to the outpost. The colonel is there. Hey, stalker. If you're looking for work, come on over. I've got a job for you. No dobra, to chyba kwestia poboczna, ale zobaczmy. Hello. Put down your weapon. Co nowego w zonie? We have a strict regime here at the ward. We go from one post to another, one duty to the next. We don't have time to look for anything new. No dobra, ale mówię, że masz robotę i nie masz jednak? O co chodzi? Halt! Put down your weapon.
Jaką broń? Ja nie mam broni żadnej, nóż trzymam. Jak ja mogę ten nóż schować jeszcze? Halt! Put down your... Dobra, coś tu nie działa dosłownie. A dobra, wystarczy kliknąć, na przykład mamy jedynkę, mam pod jedynką nóż, po raz kolejny jedynkę i wtedy już nie mam broni, okej, okay, jasna sprawa. Anytime. I'm always so goddamn tired and so fucking bored. But I guess we're doing the right thing here, right? Pewnie tak. Handluj? I only got the good shit. What the hell's going on? Dobry chleb ma koleś. Move along. No dobra, ja muszę się do środka dostać, co jest? Gdzie jest misja? Ha? Tak daleko? A, myślę, że w środku. Dobra, niech będzie i tak. Czyli po raz kolejny muszę na jakąś zupełnie dalszą lokację się udawać. No to w dzisiejszym materiale sobie pochodzimy. Jakieś dalsze tereny. Dobra, to już mogę broni wyciągnąć. Nikt nie będzie miał wątpliwości, chyba nie. Dobra, skorzystajmy z karabinu najgorszego na stan obecny. Jak nie ma jakichś większych zagrożeń, lepszy karabin zostawiam na trudniejsze sytuacje. Cześć. Feel like shooting those mutants on the hill? We'll make it worth your while, of course. You're gonna trust a stalker with this job? You think he can't handle it? Pomyślę o tym, może później. I'll think about whether it's worth my time. You'll get paid to do stalker work. What's there to think about? Mam jeszcze inne zlecenie do wykonania. Najpierw. No, raczej będę się skupiał na głównej historii, mówiąc szczerze. No, zazwyczaj, jak gram, wykonuję też misje poboczne, ale... też niedługo będą inne serie, więc tak szczegółowo Stalkera jednak nie ogram. Raczej nie zdążę. Jak będę miał czas, to jeszcze na zakończenie serii, jak będę blisko końca, to coś tam doładuję dalej z misji pobocznych i zobaczymy. A to później. Mam raczej bez przerwy główną ścieżką. Jest w ogóle jakaś możliwość szybkiej podróży? Nawet nie wiem, nie próbowałem do tej pory. Chyba nie ma. Trochę głupio. A to mapa jest jednak całkiem sporych rozmiarów. Dobra, chowam broń. Jestem pozytywnie nastawiony. Nie zamierzam strzelać. Turn back, stalker. This is Ward Turf. I'm looking for the colonel. Zotov sent me. All right, go ahead. Dobra, poszło łatwo dosyć. Stand down, Tchenko. I mamy... dowódca. That's the kind of guys we're fighting. So much for rebels and adventurers. They only come here because they think no one's going to be watching them. No one's going to see them drink and fight and worse. Ambushing people, attacking people, stealing. Looks like this place is getting under your skin too. I'm Colonel Korshunov, commander of the ward. And you must be Skiff. I know what you did in the Lesser Zone. It's interesting that you've decided to work with the Ward. That's an unusually sensible decision for your kind. You guys usually think we're ruining your fun. Do you understand what the Ward is really doing here, Stalker? Pilnują bezpieczeństwa, przejmują kontrolę, nie wiem. I haven't thought about it. How predictable. Some people say we're the scientists' lapdogs.
They say we want to drive out all the stalkers, hoard all the artifacts. But the truth is simpler than that. The Zone has been doing more harm than good for a long time now. It's become a kind of amusement park for scumbags. But the Ward is gonna put an end to that. The Zone is a valuable resource. I couldn't care less about stalkers and bandits as long as they stay out of my way. But I can tell you're not like them. You have a purpose. Szukam Nestora. Right now, my purpose is to find Nestor. Under different circumstances, I could have easily arranged for you to meet him. But Nestor's missing. The last person who talked to Nestor was Chornozem, a murderer and a thief. He and his gang are staying at the depot, and we're going to assault it and get the answers from him. Are you with us? A pewnie tak, pod sceną, tak? Why assault it? The bandits would be more talkative alive. But would they tell the truth? I don't think so, Stalker. Besides, the depot is strategically important to me. It's on the only western approach to the slag heap. With Nestor gone, I can't have anyone other than the Ward in charge of the place. Czego Straż chce od Nestora? But why is the Ward looking for Nestor? Let's put it this way. As the Kingpin of Garbage, he suited my purposes. He knew how to keep the local thugs in check. A dobra, to pójdę. I'll join the assault. Smart choice. My men are taking up positions. Report to Captain Scarlat for your orders. Once this is over, I'll contact you again. I'll have a request for you, and I'll need you to do everything exactly as I ask. Good luck, soldier. Come in, Captain. I sent you a stalker. He's gonna take part in the assault. Got it. A, czyli tamtędy. Dobra, w każdym razie w tym miejscu zakończę odcinek. Udało się zrobić nieco postępy. Jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam. Zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra. It's none of our business.